Siema, siema, z tej strony Elvis, witam każdego ziemeczki bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak już pewnie każdy widzi, coś tu chyba jest nie tak, ponieważ Elviso nie ma obecnie swojego skina. No proszę, więc w tym odcinku właśnie, ziomale, będziemy robili hardkorowego pranka, ponieważ właśnie sobie pobrałem skina Maciocha. Tak, pobrałem sobie skina Maciocha, bo jak już pewnie każdy wie, wojna będzie już pewnie nawet niedługo, więc teraz pewne jest jedno. Trzeba się szykować i strzelamy się teraz przewagę nad każdym, więc w tym odcinku polecimy sobie na Maciocha i będziemy właśnie tym skinem go wkurzali. I uwaga, uwaga! Rzecz kluczowa. Będziemy próbowali przejąć jego zamek, twierdząc, że jestem Maciochem, więc będzie serio ziemeczki bardzo fajnie, więc oglądajcie odcinek do końca, bo się naprawdę opłaca. Więc teraz tak, mam skina Maciocha, Macioch pewnie będzie jakoś teraz u siebie, więc polecimy tam. No jak już pewnie każdy wie, wojna będzie już serio niedługo, wojna będzie między mną, agentem a Maciochem, więc chyba teraz trzeba tak, wiecie, sobie tak bardziej wychillować i zrobić sobie taką rzecz już bardziej luźniejszą, no bo jak wszyscy pewnie już wiecie, nie można non-stop tak, wiecie, przejść z tą wojną, nie? Potrzebno jest teraz spokoju, więc teraz tak, tam widzę, że nawet jest Maciek, więc teraz polecimy sobie dla niego i zaczniemy go bankować, więc subujcie kanał, to jest bardzo ważne i dzwoneczkujcie, oglądajcie do końca, a my już tam wbijamy i pokażemy mu, kto jest prawdziwym Maciechem. Ale się chłop zesra, nie? Jak on to zobaczy, więc zaraz polecimy sobie tędy. Mam plan. Polecimy sobie tam do zamku i wbijemy do niego jakby nigdy nic. I będziemy najpierw udawali, że to jest mój zamek i nie wiemy, kim on jest. To jest dobry pomysł. Więc polecimy sobie teraz tamtędy. Inny gość tylko potrzebuje. Elviso, nie chodź tu. Co? Ej, co jest grane? Cześć, ty! Cześć, Clemens. Ej, co ty robisz? Ty, powaliło cię gościu. Co ty robisz, gościu, w moim zamku? Co robisz? Wyjdź z mojego zamku, wyjdź z mojego zamku, Maciochu, ty podrobiany, co? Co robisz w moim zamku? Co ty odwalasz? Co robisz w moim zamku? Ja jestem jedynym prawdziwym Maciochem, a ty, Elviso, podszywasz się pode mnie, podszywasz się. Elviso, ty coś, Elviso. Elviso, jaki ty jesteś głupi. Ja już na taba, masz nick Elviso, podszywasz się pode mnie. Nie, no nie mogę, stary, powiem ci tak. Nie, no ja wiedziałem, że jesteś naprawdę na swój sposób wyjątkowy, ale o co chodzi, co? Takiej durnoty to w życiu nie bym się nie spodziewał po tobie. Jesteś tak głupi. Elviso, idź z mojego zamku, okej, wiesz, że jesteś głupi, ale no weź Elviso, idź sobie. Wiesz, spójrz na taba, masz nick Elviso, koło twojego skina jest nick Elviso. Dobrze, więc idź z mojego zamku. W takim razie, co, jaki napis jest nad moją głową? Elviso! Ty! Elviso, wyjdź z mojego zamku, teraz no wyjdź z niego szybko! Wychodź z mojego zamku! Gdzie jest mój miecz? Gdzie jest mój miecz? To jest tak żenujące. Dobra, bierzemy refilka, jemy refilka i zaraz zaklepę. Co? Zaklepę. Nie, zostaw mnie, Elviso, zostaw mnie! Elviso, wyjdź stąd! Elviso, wyjdź stąd! Jak? Nie wychodzę, to jest mój zamek! To jest mój zamek, nie masz do niego żadnego prawa! Proszę bardzo, wyjdź! Gościu, wyjdź! To są moje lamy! Moje lamy, Clemens i Klementyna! To nie jest Clemens i Klementyna, to jest debil i debil, czyli ty. Aha. Aha, dobra, a więc panie Maciuszku, wychodzimy, proszę bardzo. Oj, ale nie bij mnie, ale nie bij mnie. Ej, serio, Elvis, i co? Ale o co tobie chodzi, gościu, zmień tego skina. Wiesz, o co mi chodzi? Patrz, twój skin jest tak gówniany, że aż zmieniłeś go na siebie. Chcesz wiedzieć, o co chodzi? Pierwszy jesteś, który hejtuje kangura. Nieprawda, chodzi o to, że jeszcze mnóstwo osób nie subuje mojego drugiego kanału Elvis Ogenic, więc ziemeczki, subujcie go. To jest bardzo ważne, macie do niego oczywiście link w opisie. Tam będzie też właśnie filmiki z tej wyspy, więc subujcie. A jak tam dobijemy z taką osobę, to pokazuje twarz, więc goście, lecimy z tym. On już jest serio bardzo taki wkurzony, więc polecimy sobie dalej. Tylko potrzebuję tego śmiesznego głosu, okej. Okay. Elviso, wyjdź stąd! Elviso, wyjdź z mojego zamku! Wyjdź z mojego zamku! Poczekaj, Elvis, czy ty sobie zmieniasz głos? Czy mi się jaki wydaje? Elvis, ty sobie zmieniasz głos na mój, jestem Maciochem jedynym! To jest w ogóle ta masakra, bo ty jesteś pierwszy, który hejtuje mój skin kangura, a teraz sam się za niego przebierasz. To ty hejtujesz nas to mój skin kangura, przestań się badanie podszywać! Elviso, wyjdź z mojego zamku i przestań się badanie podszywać! Nie, no, przestań! Kabaret, Elviso, to jest... idziesz stąd, Elviso, słuchajcie, wyjdź stąd! Słuchajcie, ja nie wiem, stary, czy ty to nagrywasz, ale jeżeli tak, to... Ja mam wrażenie, że ja jestem w jakimś innym świecie, stary. Ty jesteś nienormalny. Wyjdź z mojego zamku, gdzie jest mój miecz? Gdzie jest mój diamentowy miecz? Ej! Tutaj go. Oddaj mój diamentowy miecz, oddaj go w tym momencie. A wiesz, oddaj dlaczego go mam? Ja ci powiem, wiesz, no. Wiesz dlaczego? No go ukradłeś. Nie, bo to jest mój mieczyk. Nieprawda, ty byłeś takim właśnie złodziejem zawsze, taki złodziejaszek, taki wiecie, taki jestem takim sobie złodziejaszkiem, nie? O nie, ale teraz przegrałeś. To akurat pasuje do tej historii, ale to jest wszystko tak wymyślone, Elviso, to są moje lamy. To są moje lamy, to jest Clemens i Clementyna, nie, więc panie Maciochu... Nie, lamy, czyli lamus i lamuska, no bo lama, lamus, wiesz co. Prosimy chodzi? Pana Maciocha numer 2 o opuszczenie mojego zamku, bo to jest serio. Czyli ciebie, żart. Tak? Czyli ciebie, nie, prosimy. Opuść mój zamek, bo zaraz będę strzelał do ciebie. Wiesz co, powiem ci tak, Elviso, masz
Wyjdę na powiedzmy 2 minuty i jak tutaj wrócę, to macie nie być i tyle. Dobra, okej, to do widzenia, miłego dnia, miłego dnia. Ziemeczki, naprawdę, on jest wkurzony, okej. On jest jakiś, no niby olewa, ale ja już po nim po prostu widzę, że on ma rage'a, on wolał, żeby mnie tu już nie było, okej? On mi wolał, więc skoro jest okazja, to zróbmy to, co możemy i po prostu tego zamek tylko sobie przekształćmy. Skoro można, to zróbmy to, co możemy. Więc teraz tak potrzebuję jakiś właśnie cegiełek, żeby sobie ten zamek, tak wiecie, tutaj lekko właśnie zmodyfikować, aby serio, on się wkurzył jeszcze bardziej w ogóle. Tu jest żelazo, a skoro jestem maciochem, to sobie je przygarnę, czemużby nie? Skoro jestem już maciochem, więc sobie coś z tego właśnie tutaj zrobię, a zrobię z tego pół płytki i tutaj właśnie jakieś tutaj położymy. Więc teraz tak, zamykamy wejście do tego zamku. Dobra, cyk. Proszę bardzo, ale serio, maciek jak to wbije, to się już serio troszkę zryty, więc teraz tak, byczki, tyk, tam to właśnie jakieś te niby pułapki, że potem jest jakieś TNT niby, ale oczywiście tam nic nie będzie, a więc... Elviso, co ty odwalasz? No Elviso, idź do swojego czerwonego zamku, idź do swojego zamku, Elviso, no wyjdź do swojego zamku. Stary, to jest właśnie mój zamek, jest żółta flaga. Elviso, daj sobie spokój, Elviso, weź się ogarnij, Elviso. Stary, ja tutaj wchodzę normalnie, no to jest przecież mój zamek. Mam ci wyjaśnić? Ciebie już powaliło to. Mam ci wyjaśnić, końca, wkroczyłeś no. na mój teren. Wkroczyłeś na mój teren. Stary, zobacz na tę flagę, ty po prostu ty matole jeden głupi, no, no zobacz moja na żółta flaga! Moja żółta flaga, więc kolego, odpuść sobie lepiej, odpuść sobie! Nie masz wstępu do mojego zamku! Nie masz wstępu do mojego żółtego zamku Maciocha! Tak! Okej. Okay. Klemens, powiedz mu coś. Siema. Cześć. Siema. Pozdrowienia. Elviso, daj sobie spokój, Elviso, bo zaraz się wkurzę, nie, okay? To jest mój zamek, Elviso, to... Nie, kogo ty próbujesz oszukać? Powiedz mi. Kogo próbujesz ciebie. Oszukać? Mnie? Stary, nie. No mnie nie oszukasz, bo ja wiem, że jestem maciochem. Maciochem nie jesteś. No nie, bo nie. Ty wiesz, że jesteś Elviso, więc kogo próbujesz oszukać? Nikogo nie oszukuję, jestem z tobą i tyle, jestem z tobą i tyle, okej? Okay? Jesteś po prostu bałwanem, matołem, baranem, pajacem. Elviso. A skoro jestem... Zostaw mój zamek! A skoro mówisz, że jestem Elvisem... Czy płytki robiłeś, stary, z mojego żelaza? No to jest moje żelazo! Jest moje! Nie, stary, jeszcze kradniesz, jeszcze ja nie kradnę! Item. Ja biorę to sobie moje, a gdybym był Elvisem, to myślisz, że wiedziałbym o tajnym tunelu do zamku Elvisa? Myślisz, że o tym bym wiedział, tak, czy nie? Tak, Elviso, bo go odkryłeś, nawet mówiłeś mi o tym, że go odkryłeś. No... Dobra, to jest dość dobry argument, ale tak nie masz szans, ponieważ jeszcze pod tym miejscem wiem o czymś bardzo tajnym. Chodzi właśnie o to. Chodzi o to, co tutaj właśnie zrobiłeś. Zobacz. O co tobie chodzi teraz? Znaczy, to jest moje. Ja to zrobiłem oczywiście, ja Macioch, nie? No właśnie, widzisz, cały czas gadasz, stary. O co tobie chodzi teraz? Oddaj swój zamek. O czym ty gadasz? Oddaj teraz, zamek. To jest mój zamek. To jest mój zamek. Nie masz tu wstępu. Elviso, weź się ogarnij. Nie się teraz wkurzaj, cię wyjaśnię, serio. Daję ci szansę, aby się poddać. Nie, to jest mój zamek. Twój zamek? Na pewno? Elviso, nie masz tutaj wstępu. Nie mów do mnie, Elviso. Nie mów do mnie, Elviso. Klemens, jedziemy stąd. O nie! To ja muszę lepiej stąd wyjść. W ogóle, gdzie jest. Ej, w ogóle, czekajcie, gdzie jest Maciek, co? Gdzie on jest? Ej, serio, on się już wkurzył dość ostro, więc teraz sobie go jakaś właśnie poszukamy i zobaczymy, gdzie on może być, ale naprawdę, co się staje coraz bardziej na niego wkurzające, więc teraz sobie właśnie jakoś go poszukamy i powkurzamy sobie jakąś chwileczkę, a potem się z nim właśnie jakoś pokłócimy i mu o wszystkim powiemy, że to był prank, no bo on może już o tym wie, że to jest prank, ale naprawdę, to nam wychodzi bardzo fajnie, więc teraz tak, gdzie jest Maciek, co? Gdzie jest Maciek numer 1, co? Ej, serio, bo teraz właśnie tutaj widzę, że zniknął, ej, tam siedzi, okej, proszę. Maciok! Maciok 2-0! Siemka! Lamy cię biją, widzisz? Lamy cię biją, nie lubią cię! Nawet lamy chcą, abyś stąd wyszedł, okej? Okay? Nawet lamy tego pragną, widzisz? Nie, zobacz, one do mnie nie strzelają. One strzelają do ciebie, bo jesteś taką pałą, że one ciebie tutaj nie chcą. No to uderz, no śmiało, byku, no uderz mnie. No uderz mnie. No chodź, nie uderzę cię. Uderz mnie. No dalej, śmiało. Nie uderzę cię. Dlaczego? Bo wiem, co knujesz. O, teraz cię uderzę. Aha. Dobre, dobra, no. Masz ostatnią szansę, żeby stąd wyjść, albo cię unicestwię. Ty mnie unicestwisz na pewno? Tak, tak. To ja mam plan. Chodźmy teraz do zamku Elvisa i mam pomysł, sorry, chodź za mną, spokojnie. Ja już jestem maciochem, więc się tego nie obawiam, ale Elvisie, pokaż mi, gdzie jest twoja tajna baza, pokaż mi to. Elvisie, stary, nikt tak nie... Ja bym tak w życiu nie powiedział w ogóle. Jak to? Co ty chcesz ode mnie? Dobra, teraz, Elvis, no? Gdzie jest twoja baza? No, gdzie jest twoja tajna baza? No, gdzie jest twoja tajna baza? No niby gdzie? No pokaż się, Poczekaj, wiesz co, powiem ci tak. Gdybym był Elvisem, załóżmy, że jestem Elvisem, przecież nie pokazałbym ci mojej tajnej bazy, tak? Będąc Elvisem. A ja ci dam swój dexterowy kill off na efficiency 4 i wydajność 5? No to wtedy tak, wtedy ci pokażę.
No to śmiało, pokazuj tą bazę, gdzie ona może No być, nie, no co? to najpierw musisz dać kill off, żebym go rozkopał, to co trzeba nim. Masz swój, spokojnie, dostaniesz go, ale pokaż, gdzie Elvis ma swoją bazę, no pokaż, Nie, daj nie, Elvisie. nie, najpierw kill off Śmiało, Elvisie, nie krępuj się, no nie krępuj się, Elvisie. Ale czemu ty chcesz, żebym ja to odkrył? Ja nie wiem, bo ja nie wiem, gdzie ty masz tajną bazę, bo jestem Maciuch, jak a nie to, ja jestem Maciuch, ty podróba jedna, ty podróba, naprawdę, jest mi ciebie już żal, proszę, jest mi ciebie już żal. Podszywasz się pod Maciocha, podszywasz się bezczelnie pod Maciocha, to jest właśnie... No stary, nie, bo ja nie wytrzymam z tobą, uderzyłeś no. lamę moją. Tak. Uderzyłeś moją lamę. O, tak. proszę. Kolega już nie ma butków. Nie, nie miej moich lam, nie miej moich lam. Stop, stop. Nie, co? Co? Skąd? Ej, to jest Jak? Mój magazyn, to jest mój magazyn. Ej, to Jak? Jest mój magazyn. Nie Maciuch, idziesz stąd, wypadź stąd, wypadź stąd, Maciuch. Nie, wypadź stąd, Maciuch, idziesz stąd, wypadź stąd, wypadź. Oddaj to, oddaj to, oddaj to. Zabijecie. O, super. Super, oddaj to, oddaj to, Maciuch, oddaj to szybko, oddajesz mi to, oddaj to. No dobra, oddam ci, tylko daj wyjść, bo stary, oddaj bo ja, szybko. Mam, ja muszę o świeżego powietrza, Zabiję. Stary. Oddaj Nie, ja naprawdę potrzebuję świeżego oddaj powietrza. To. Co mam ci oddać? Lecz na pięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay, śmiało. Ej, nie, moja perełka, no ty złodzieju, i noś mi nie. On mnie właśnie okradł. W ogóle skąd on wiedział, gdzie jest moja tajna baza, ziomeczki? Nie! Maciuch, gdzie ty jesteś, typie? Gdzie ty jesteś, co? Zmarnowałeś moje perełki właśnie, ty frajerze, oddaj mu enchanting. Mogę uciec z perełką, mogę uciec jeszcze jedną, stary. Enchanting, także. Perełka tak, i moje itemy. Albo, stary, ogarniesz się i zmienisz ten głupi skin, ja ci wtedy oddam itemy, ale ty oddasz moje i opuścisz mnie, albo... No albo po prostu... No dobra, zgadzam się na to, ale oddaj moje itemy, okej? Okay? Oddaj moją perełkę, mój enchanting i mój anvil. No i stary, będzie okej, okay, co? Oddasz czy nie oddasz? No, może oddam, może nie. Teraz, stary, nie mam czasu. Oddaj, a będzie wszystko git. I to ci gwarantuję, okej? Okay? Okej, okay, dziękuję za moje kowadełko. A zaraz ten ciannik, a teraz perełka, perełkę teraz proszę moją. Perełkę dawaj. Dawaj perełeczkę. Dobra, wyrzucam. A to się prawem wyrzuca, stary? Nie! Nie! Dobra. Ej, nie wiedziałem, że to się wyrzuca innym przyciskiem. Myślałem, że prawym przyciskiem myszy. Ale czas... na eliminację Maciocha. Czas na eliminację. Wiesz co, momencie, tak, to był prank, to był taki luźny prank, chciałbym cię lekko zdenerwować, chciałem się na temat taką właśnie lekką przewagę i twój zamek przejąć, ale skoro się nie udało, to chociaż przejmę twój zadzik, okej? Okay? To chociaż twój zadzik przejmę, spoko? Pasuje ale o czym ty teraz gadasz? I co, teraz chcesz mnie niby zabić? Za co? Tak, zamarnotrawstwo za moich dwóch perełeczek. I skąd wiedziałeś o mojej tajnej bazie? No niby skąd to nie wiedziałeś? No, niby skąd? No nie wiem, bo nie wiem, tak? Miałem przeczucie, stary, bo zobacz, wiesz dlaczego? Bo tutaj ja też mam takie przejście, tylko że nie mam tajnego przejścia, no nie? Aha. Także pomyślałem, że tutaj może być. To był czysty strzał, stary, miałem farta po prostu. Dobrze, że nie wierzę wszystkim, okej? Okay? Dobrze, że wszystkim nie wiesz, to nie? A coś tam jest jeszcze, stary, do Nie, życia? No nic tam nie ma, stary, no nic tam nie ma. Ale, dobra, okej, okay, zużyłem ci dwie perełki, ale stary, zobacz, co ty zrobiłeś. Ty wczytałeś mojego skina, udajesz mnie, moją podróbkę w ogóle. Mówisz, że to jest twój zamek, to jest wszystko taka... Perełki. Jeszcze teraz będziesz kradł, stary, to jest... Nieprawda, biorę 4 złota w zamian za moje perełeczki, które mi właśnie zbyt zmordowały. Jeżeli tylko sobie pójdziesz, to okej. Okay. Proszę cię, wyjdź już od stołu. Tak? Nie lubisz Maciuszka prawdziwego? No nie, no nie lubisz Maciuszka? Wypadł, no, to jest jakiś fake. I szybki naprawdę się już kurczę, więc teraz zacząłem tak. Po raz ostatni go sprankujmy i polecimy już do mojego zamku, naprawdę to się robi ciekawe, nie? Ale że odkrył moją bazę, to jest jakiś dramat, więc teraz tak, zbrojka wbija. Co ty robisz teraz? Co ty robisz? Ej, gościu, wiesz, to jest najlepsze, że ty próbujesz być Maciochem, a w ogóle tak Maciuch się nie zachowuje, w ogóle. W ogóle tak się Maciuch nie zachowuje, w no ogóle. Nie, no nie. Stary, stary. Przedrzeźnianie. Czyli co, do podstawówki wróciliśmy, nie, do przedszkola. Nie do przedszkola, no. Do przedszkola. Mentalnie Elviso, słuchajcie, ma 3 lata. Elviso, słuchajcie, ma 3 lata. To jest naprawdę jakiś żart, stary. Przestań, bo nie wiesz, kogo siebie, kogo śmieszasz? Kogo? Wiesz, kogo śmieszasz? Siebie, stary, nie. Dobra, mnie. To był prank luźny, więc się nie spinaj go. To był w ogóle prank luźny, masz stary, swoje to drewno. Był prank na tobie chyba, nie na mnie, bo się ośmieszyłeś bardziej niż mnie. A wiesz, co ja o tym sądzę? Ja sądzę o tym to, że po prostu w wojnie, stary, ty sobie grabisz tak bardzo, że zostaniesz tak unicestwiony, stary, tak zniszczony. Stary, a wiesz, jaka jest moja opinia? Mógłbyś, wiesz, załagodzić ten konflikt, ale dostaniesz taki wpiernicz. Ej, Masio, a wiesz, jaka jest moja opinia? Czego ty chcesz, no? Tak. To tak. Tak. Nie wiem, o co chodzi, stary. To Erku, ja lecę na kawusie, nie? Potem się widzimy, byczku, zatrzymaj się, siemka. Na jaką kawusie, stary, co ty zrobiłeś tutaj, co to jest tak? Do widzenia.
Okej, ziomeczki, spoko. Chyba mi się odpuściła naprawdę. Ten prank był dziwny, okej, nie ukrywajmy tego, że ten prank był bardzo dziwny, ponieważ, ale no... Było ciekawie, okej, było ciekawie. On się już sobie w pewnym momencie tak wkurzył, żeby mnie zabił, nie? Dobrze, że mam od niego troszkę lepszą zbrojkę, ale spoko, teraz wszystko po kolei. Spoko. On się wbił do mojej bazy, nie mam pojęcia, jakie w ogóle cudem, nie? W ogóle... Ale... W ogóle, ziomeczki, nie wiem, czy o tej bazie właśnie wiecie, ale właśnie jak... No skoro nie wiecie, to chyba nie oglądaliście filmiku na moim drugim kanale Elvis Organizacja, jak budowaliśmy, nie? Więc serio, polecam wam go oglądać, ten kanał, więc go też to bójcie, ale naprawdę. Spoko. No jeszcze mi... Wziął mi pustaka strzał, typ! Wziął mi pustaka strzał, ale dobrze, że nie wie koleżka o tym. O, proszę, koleżka o tym nie wie, że nie wie koleżka o tym. I nie wie koleżka jeszcze o tym, więc serio, bardzo fajnie. Tu mamy właściwie mój jeszcze portal, właściwie, więc serio, polecam wam mój drugi kanał Elvis Ogień subować, bo właśnie to jest wszystko z tego kanału, nie? Więc sobie teraz właśnie jakoś na górę wyjdziemy, gościu, więc cyk, wychodzimy, ale naprawdę. Odkryć moją bazę, to jest jakieś hit, nie? Więc ziomeczki, subujcie kanał, to jest bardzo ważne. Odcinki codziennie, ile wiki codziennie, więc serio, subskrybujcie kanał, subujcie i wolnijcie wyzwana, bo jest to dla mnie bardzo ważne, serio. Macie ode mnie 2 odcinki dziennie, ile wika, więc serio. Z tego serduszka proszę o suba, aby mnie wesprzeć, tak wiecie, w serduszku, było mi bardzo milutko. Więc widzimy się jutro, a jak się subujecie, to ja potem płaczę, więc serio, subujcie. I nie wiem, czy wiecie, ale mam też swojego Instagrama, bardzo wam polecam, macie do niego link w opisie. I tam właśnie są moje zdjęcia, realne z życia i właściwie wszystko o mnie, więc serio. To było dzisiaj na tyle, było ciekawie, ja byłem Macioch, ja byłem parodią Maciocha i myślę, że ten odcinek był serio dość crazy, dość zmrywany, więc siemaneczko i widzimy się jutro na kolejnym odcinku, bo odcinki są codziennie. Pozdro dla każdego, siemaneczko, Eleczku i ogromne serdeczne, yo!